Hej, cześć, siemano, witajcie, Stiwiaki z tej strony po raz kolejny Stiwi, a to jest kolejny materiał na naszym kanale. Moi drodzy, tym razem będziemy budowali sobie domek w Minecrafcie. Jest to kolejny odcinek z naszego Billboardu, także witam wszystkich bardzo serdecznie. Koniecznie na samym początku zostawcie kciuka w górę, koniecznie zostawcie subskrypcję i koniecznie zostawcie dzwoneczek. I tak jak było mówione, będziemy budowali sobie domek na tym wzgórzu, gdzie po prostu pozbyliśmy się tego cyklopa, który tu wcześniej mieszkał. Stiwi! I ktoś tutaj do nas zagościł na odcinku. Okay. Halo, halo. Trudno się tym steruje. A co ty, czym ty latasz? Czym ty latasz, chłop? Zobaczcie, jest z nami Woski. Jest z nami Woski, ale uwaga, uwaga, teraz. Teraz kto tam jeszcze jest? Halo, halo. No, zostawiam go tam na dole gdzieś. Jest z nami Woski, ale jest z nami również Wolnar. Wolnar się pojawił na odcinku. Ale Wolnar, zanim się tu wbije na górę, to trochę potrwa, także ale musicie chwilę poczekać. No, no tak, na tym wzgórzu. No dawaj tutaj. Ej, w ogóle ten Woski, co ty masz za zbroję mega, nie? A na moim odcinku zrobiłem. Ej, faktycznie, tu są smoki. Ogólnie koniecznie nie zapomnijcie zajrzeć na odcinki do Woskiego, które się pojawiały. Na razie u Wolnara odcinków nie ma, być może jeśli go się uda namówić, to odcinki u Wolnara się jakieś zaczną pojawiać. Na razie niestety tych odcinków nie ma. Dobra, Woski tu jest, czekamy na Wolnara, on coś tutaj nie może nam wejść na górę. Zobaczcie, pojawił się Wolnar na odcinku. Jak zwykłych butów. Masz tu. A ty masz cloud bootsy, co ty mu tam dałeś? A ja miał być bez cheatowania, tak? No to jest bez cheatowania, to jest wszystko modyfikacja. Po prostu Woski pomyślał o takich modach, dzięki których możemy sobie mnożyć przedmioty. Także nie używamy żadnych tutaj po prostu game modów, wszystko jest na legalu, także... Widzisz, jak Woski pomyśl, tak, no aż takiego bogactwa to my nie mamy, żeby domek z jaksu budować. Ja mogę to jeszcze więcej dać. Serio? Poczekaj, w domu jeszcze mam więcej. I ogólnie jest ogólnie opcja, żeby postawić tutaj te bloki, właśnie tę maszynę zbudować, która nam robi tutaj to wszystko, czyli która nam mnoży te bloki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie bardzo się cieszę, że Woski pojawił się na odcinku. Tak jak wam obiecywałem, postanowiłem Wolnara sprowadzić na odcinek właśnie z naszej Billboarda. Jest to kolejny odcinek z Billboarda i po raz pierwszy pojawił się tutaj Wolnar. Wolnar, czy cieszysz się, że jesteś u nas na odcinku? Powiedz, jak się z tym czujesz? Żałuję. Czemu żałujesz, że jesteś tutaj na odcinku? Dobra, mam dla ciebie robotę, ogólnie pomożesz nam wybudować tutaj domek i fajnie by było... Miałem ogólnie laksa, nie wiem, co tu się wydarzyło. Czemu go zabiłeś? Przypadkowo. Zobacz, i co, mogę sobie dzięki tym butom latać? No i spacja tylko i lecisz. Nice! Shift teraz kliknij. Shift? Shift to się ląduje, tak? Czy co? No tylko ja właśnie shiftem zabiłem go. Aha, ej, który a jak... teraz zebrać? Jak ten? Woski, a co daje ci reszta tej zbroi? Czyli na przykład ten armor, ten cały tutaj helmecik, co ty masz i te spodnie, co one ci dają? Coś dodatkowego, czy to tylko tu głównie chodzi o to, że latać sobie możesz? Jeszcze na przykład tym kliknę i to zrobię was wszystkich na hita. A skąd ty masz taką fajną zbroję? Ej, a skraftujesz nam coś takiego, czy to nie da rady, tak? No, Wolnarowi nic nie kraftuj, bo Wolnar to Wolnar w gaciach biega i to jest jego taki już, wiesz, taki znak rozpoznawczy, te majtki, czerwone kropeczki. Ej, w ogóle tymi butami się strasznie ciężko lata. Dlaczego on nie leci w tą stronę, którą ja bym chciał? Ej! To tak nie działa. Ej, może faktycznie na tej wyspie zrobimy, tutaj, zobaczcie, chodźcie do mnie. Co o tym myślicie? Ja wiem, że ogólnie po tej długiej przerwie, kiedy mnie nie było, to uwaga, teraz taka krótka historia Stiwiego, kiedy mnie nie było 5 lat na YouTubie, to z Wolnarem zaczęliśmy od nowa nagrywać przygody drużyny B i właśnie pierwszy odcinek to był na takiej wyspie, sobie z Wolnarem wybudowaliśmy domeczek na takiej wyspie i nie wiem, czy jest sens po prostu tutaj znowu budować taki domek. Także może wróćmy na tą górę, chłopaki, dobra, to nie jest dobry pomysł. Wracamy na górę, wybudujemy sobie domek na tej górze, pozbyliśmy się... Ta góra też nie ma sensu. A to gdzie byś się chciał wybudować? Nie wiem, jak w miejscu, gdzie... Gdzie co? No w miejscu, gdzie jest coś, a nie tylko śnieg. Ogólnie Woski trzeba będzie pododawać tutaj więcej modyfikacji, które jakieś zawierają takie dungeony, bo my mamy w ogóle coś takiego, które są jakieś dungeony. Coś tam jest. Co tutaj mi niszczysz moją górę? To była góra cyklopa. Aha, bo wy mi daliście jakieś itemsy. Ej, w ogóle dzięki, że dałeś te itemsy takie na wykończeniu, nie? One są na wykończeniu totalnie. Ale one są niezniszczalne. Aha. Niezniszczalne. I co, styl dom mogę sobie zrobić? Dobra, to tą górę niszczymy, nie było tej góry w ogóle. Ale śnieg chociaż zniszczy. Nie było tematu, tutaj nas nie było. Nie niszcz ten. Nie, dobra, nie niszczymy, chopy. Nic tylko. Ale czemu, co, ty śniegu nie lubisz, czy co? Czemu ty chcesz to zniszczyć? Śnieg jest do luftu.
I co, i chcesz, śnieg jest mam do luftu. Mam lepszą wizję budowy bez śniegu. Dobra, tak w takim razie pozwolimy Wolnarowi tutaj swoją wizję budowy przedstawić. Cyklopy są hopy. Ja myślałem, że wszystkie cyklopy z tego wzgórza wybiliśmy. A tu zobaczcie, tu jeszcze są cyklopy. Zobaczcie hopy. Takie właśnie cyklopy. Oho, Wolnar Gamer tutaj się bije. Wodz mojej góry. Już było mówione, że to jest nasza góra, a nie cyklopów. Jaki plan? Uwaga, Woski ma jakiś plan. Fajnie, czekaj. Jakbyś to wszystko ogarnął, ten śmietnik tutaj, który tutaj się zrobił. To by był najlepszy plan. Czekaj. No. Bo ja mam tutaj jakiś... Aha, to jest miecz. Ja proponuję po prostu z Stevie to wszystko wystrzelać. No to trochę ci zajmie czasu. Patrz na to. Patrz na to. Uwaga. Ale w sumie ty wystrzeliwuje to. No to super, coś ty zrobił. Coś ty chłop zrobił, zrobiłeś dziurę do samego dna ziemi, do tego, to tak nie miało wyglądać. Ej, to cały czas w dół leci? To jest do samego tego? No to super, a czego użyłeś? Łosi, zlagowałem z Minecraft. No to dobrze, że tylko sobie, a czego użyłeś tutaj? O, mi też zlagowało. Mnie też wywaliło, chyba wszystkie wywaliło. Do innego świata mnie przywaliło. Co? No. Ej, mnie też przerzuciło do innego świata, o co tu chodzi? Ej, my mieliśmy dom budować, a nie gdzieś po światach innych latać. Ej, do endu. Mówiłem, że miałem plan. To jest end, czy co to jest? Nie wiem, ale jakiś unicorn tu jest. Ty, tu jest jakiś latający koń. Wolna, patrz, chodź zobacz. Unicorny. Ej, co to jest za... Co to jest za świat w ogóle? Nie wiem, ale ja mogę do domu housepetem wrócić. Czekaj, dam wam housepety. Czekaj, ja teraz... Wrócimy. Ty, a może tu sobie chatę zrobimy? Nie, to w sumie nie, ale... Z czego? No w sumie rację, to z tych chyba niewidzialnych bloków by trzeba było. To jest wizard. Wezmę sobie ten blok, chyba ma MC. Boję się tutaj latać, boję się, że gdzieś w przepaść wpadnę i już w ogóle będzie lipa wtedy. Ej, ale naprawdę... Gdzie jesteście? Jak się nazywa ten świat w ogóle? Co to jest? To jest... Nie wiem, ale... Kurde. O? Masakra, co tu się dzieje. Ej, i tutaj też są takie latające wyspy, hopy. Tutaj też coś takiego jest. I na tych wyspach slimy są normalnie. Dobra, najważniejsza kwestia jest taka, czy my w ogóle możemy stąd wrócić. Ja mogę i mogę dać wam housepeta. Tylko gdzie wy jesteście? Nie wiem. Teraz to jest problem. A my się na mapie nie widzimy? Widzę was, dobra, widzę was na mapie. Idę, gdzieś tutaj jesteście, w tą stronę. Idę, gdzieś tu woski jest. Dobra, Wolnar, weź sobie mapę, umiesz mapę odpalać, nie? W Minecrafcie? Nie. J, literka J sobie odpalasz mapę, chyba masz coś. Na 0-0. Stevie, gdzie ty poleciałeś? Nie wiem. No, widzę was. Jesteście, no. Tu. Halo! Chodźmy. Czekaj, nie tą stronę. Tutaj, o, tu. Bo tymi butami się tak lata dziwnie, że jakoś, nie wiem. Chodź tu. Odrzuca. Masz Wolnar, hejo. I macie tu, masz tu housepeta. Ty jesteś niewidzialny, hop. Gdzie ty jesteś w ogóle? Za tobą. Jak cię nie widać? Ej, ty go widzisz? Ty go widzisz, on jest duchem. Ja go nie widzę w ogóle, no pije mnie. Ej, naprawdę się nie widać. Masz tego housepeta. Gdzie? Nie. Ja też nie, no coś tu leży. I tutaj drugi, tu. Ja nie widzę, tu. Gdzie? Ja cię nie widzę. A jest, dobra, mam. No i co? I to chcę wciskam, tak? Po prostu. No i drugi daj temu, Wolnarowi. Dobra, ale on ma, czy nie ma? Wolnar masz? Ja już jestem. Tu jakieś są, kurcze, grzyby. Ogólnie mieliśmy mały problem, wszyscy się już logują na serwer, jest Wolnar, jest Stevie i wchodzi Woski. Ogólnie był problem, ponieważ Woski miał jakąś super funkcję, super moda. Co ty tam miałeś, że nam wywaliło serwer? Co to się wydarzyło? Nie, tylko rozwaliłem meteoryt. Woski rozwalił meteoryt i serwer wywaliło. Ej, hopy, mam jakiegoś, nie wiem co to jest w ogóle. Bo totalnie, powiem ci, że Woski mnie naprawdę zaskoczyłeś, bo jest naprawdę dużo modów tutaj, których ja totalnie nie ogarniam i zaraz mnie załatwi to coś. Ale pamiętam, jest też dużo takich modyfikacji, których kiedyś właśnie dużo wykorzystywałem z Wolnarem. Pamiętam, ten na przykład te hatsy, nie hatsy, takie, że czapeczki sobie można ubierać, zmieniać. O tym mowa, o. O, jest można... Woski. Woski, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Woski? Dobra, wyssę tam... stójcie, czy czekajcie, a ja meteoryt ponownie rozwalam. Nie rozwalaj tego meteorytu, bo nam wywali serwer. To się nie rozwalił. Meteoryt. To się nie rozwaliło już. Pewnie, mam nie? Mam wszystko. No i gitara, dobra. Także jakby coś, to nie jest game mod, to jest... to są buciki, tak działają. Także dzięki bucikom tak możemy sobie po prostu latać.
Aha, ty budujesz tego dużego, część Cube'a. No, kto rozwala? Jak tymi butami się ciężko lata, ty, ja ci liczę... A, co tu się... Dobra, już mam mieszkanie. Dobra, już mam dom. O, co to za dom? Ale w sumie ty, wybudowało się coś takiego. O. Nie. Iglo. To może po prostu zróbmy chatę w tym iglo, czy coś? Czy to nie jest dobra opcja? Nie wiem, kolejnego otwieramy? Nie, to będzie arena. Dobra, dawaj część Cube'a. Będzie odcinek z otwierania część Cube'ów na to wychodzi. No dobra, okay. Może być tak. Nam chałupę wylosuje. Może, no, może w końcu chałupa wyjdzie, jak nie, no to po prostu ja sam to zrobię poza odcinkiem, bo najwidoczniej z chłopakami się nie da, ale chociaż jest wesoło. Okay. Dobra, co się wydarzyło? Ja Aha, to na razie. Fajerwerki. Fajerwerki to tak standardowo. Też nie ma co za dużo tych część Cube'ów robić, bo wtedy nam może wywalić serwer. No to jest właśnie stres test. Pamiętam kiedyś z chłopakami... Czekaj, bo mnie tak dźwięk tych fajerwerków denerwuje, niech to się uspokoi. Wracając, mieliśmy nagrać z chłopakami 5 osób, cała ekipa, cała drużyna B. Jeszcze nie otwieraj. Dobra, mieliśmy nagrać taki odcinek, że po prostu mieliśmy właśnie otwierać sobie część Cube'y i tak dalej. Chłopaki tak te część Cube'y otwierali, że po prostu cały serwer wywaliło, bo mieliśmy otwierać po jednym, a otwierali ich po kilka. To normalnie się niszczy. Co to? Jakaś kupa jest. No, twój kanał. Coś to ty. Ale suchar. Mój kanał wcale nie jest kupą. Wypraszam sobie. Dobra, co to się zbudowało? Bo to chyba chata nie będzie, co? Nie wiem. Z tego chyba chaty nie zrobię. Dobra, dawaj ostatniego część Cube'a i starczy. Dobra, Volnar, dawaj. O, znowu beacon. To samo. O, nice, beacon. No i co z nim zrobisz? O, boski już... O, nice, beacon. Będzie jakiś naszych modów magicznych i w ogóle. No. Gdzieś ale coś... czemu ty to wszystko kradniesz, ty? No, on wszystko zabiera, jak Bowo. Bowo i woski to są dwa takie złodzieje, nie? Oni zawsze wszystko nam muszą zabierać. Ja postawiłem część Cube'y moje. Dobra, słuchajcie, bo jak widzę z chłopakami, chyba jeszcze się zablokowałem. Jak widać z chłopakami, chyba nie da się po prostu czegoś takiego nagrać. Także wychodzi na to, że będę musiał sobie sam domek wybudować, sam sobie poszukać tej miejscówki. W każdym razie obiecywałem wam, że Volnar się pojawi na odcinku. Czekajcie, bo się teraz zblokowałem. Masz tu beacon. Była obietnica, Volnar się na odcinku pojawił. Także, no co, czekajcie, okay, niech ja sobie spadnę na dół. Tego. Ale już cyfu nie róbmy, bo będzie później problem. Ej, bo mnie tu z tą golem bije! Masz tutaj do. I się cały czas zapadam. A nie masz itemy. Nie mam, ja zawsze muszę gdzieś w przepaściach siedzieć. Jeśli chcecie więcej Volnara na odcinkach, jeśli chcecie więcej woskiego na odcinkę, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, trzymajcie się, hej. No dobra, także niestety zostałem sam i muszę sobie sam radzić, chłopaki mnie zostawili, ale myślę, że damy sobie radę, jeśli mnie te wszystkie tutaj potwory, które są, nie pozabijają, bo oczywiście woski tutaj tyle tych modów nadodawał, że wszystkie potwory nas chcą tutaj zabić i myślę, że wybudujemy się tutaj na tej wyspie, to będzie najlepszy pomysł, są jakieś wszędzie ogry, nie ogry, tam coś we mnie leci. Masakra, dobra. Także tak jak mówię, gdzieś tutaj. O, tutaj ten las mi się mega podoba. Także szybko sobie chatę wybudujemy lub. Czekajcie, wiem, że jestem leniem totalnym. Także wiem, że jestem totalnym leniem, ale myślę, że na początek dobrą opcją będzie... Wow, w ogóle tam jest jakiś ziomek, który... Co to jest w ogóle? Jakiś rycerz, masakra. Nie wiem, w każdym razie myślę, że na początek dobrą opcją będzie po prostu zajęcie tego domku i zamieszkanie w tym domku, postawienie sobie tutaj łóżeczka i sobie tutaj zamieszkanie, jest to w tym miejscu, zobaczcie, tutaj jest mapka, ja jestem tutaj w tym miejscu, tutaj, to jest ten domek, mam nadzieję, że go widzicie, a nasz spawn był... Tutaj, w tym miejscu, tutaj zaczynaliśmy naszą przygodę. Także myślę, że to będzie na początek bardzo dobre miejsce. Znaczy nie wiem, czy takie bardzo dobre miejsce z tym gościem u góry, ale tego się na pewno pozbędziemy. Natomiast widoki są tutaj... widoki są naprawdę dobre, no super, las się pali, bo tam jest jakaś lawa. Mam nadzieję, że ten cały las tutaj nie spłonie i trochę tego fajnego lasu, który tu jest, zostanie. Także Steviaki, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Ze mną na odcinku był oczywiście Woski, pojawił się również Volnar, także mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Zostawcie koniecznie subskrypcję, zostawcie koniecznie dzwoneczek i zostawcie koniecznie lajka. Także trzymajcie się, hej!